Witam Państwa w piątek, 20 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Rosja nie chce oddać wraku polskiego Tupolewa. Maria Zacharowa, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, powtórzyła wczoraj, że wrak polskiego samolotu Tu-154 pozostaje w Rosji, ponieważ Rosjanie ciągle prowadzą śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Polski MSZ informował, że Rosja odmawia polskim śledczym dostępu do wraku oraz przekazania dokumentacji. Polska uznaje przedłużające się przetrzymywanie wraku Tu-154M na terytorium Federacji Rosyjskiej za pozbawione podstaw prawnych, nie znajdujące racjonalnego i praktycznego uzasadnienia oraz naruszające prawno-międzynarodową zasadę dobrej wiary, wskazało w oświadczeniu polskie MSZ. Zacharowa nie skomentowała tych informacji, powiedziała tylko, że wyjaśni sprawę. Tymczasem petycję partii Ruch 11 listopada do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o rozpoczęcie międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej poparło w ostatni tydzień ponad 30 tysięcy osób. Jeśli do dnia 13 maja bieżącego roku pod petycją znajdzie się 100 tysięcy podpisów, Biały Dom będzie zobowiązany do odpowiedzi. Przypominamy, że aby podpis pod petycją był ważny, należy potwierdzić głos na skrzynce mailowej. Stany Zjednoczone ostrzegają, że zaatakują reżim Asada, jeżeli uznają, że ten szykuje się do kolejnych ataków chemicznych. Rzeczniczka Pentagonu zapewniła, że na razie wywiad nie dostarczył informacji wskazujących na takie plany Asada. Nie mamy podstaw do twierdzeń, że reżim szykuje się do kolejnych ataków z użyciem broni chemicznej. Musimy jednak zachować czujność. Asad musi wiedzieć, że świat nie będzie tolerował stosowania broni chemicznej bez względu na okoliczności, powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu. Generał Kenneth McKenzie z Kolegium Połączonych Szefów Sztabów powiedział, że syryjski dyktator ciągle ma możliwość produkcji broni chemicznej. Stany Zjednoczone rozważają wyciągnięcie konsekwencji wobec Turcji, jeżeli Turcy nie wypuszczą amerykańskiego pastora, który jest tam oskarżony o szpiegostwo i wspieranie terrorystów. Pastor Andrew Brunson został aresztowany w 2016 roku za rzekome związki ze zdelegalizowaną Partią Pracujących Kurdystanu oraz islamskim duchownym Fethullahem Gulenem, którego władze Turcji oskarżają o próbę zamachu stanu. Brunson odrzuca oskarżenia. W sądzie mówił: nie angażowałem się w żadne nielegalne działania. Nie miałem związków z nikim, kto to robił. Jestem chrześcijańskim pastorem. Nie przyłączyłem się do ruchu islamskiego. Ich cele i moje są inne. Departament Stanu konsultuje z Kongresem, jakie działania podjąć wobec Turcji, jeśli pastor Brunson nie zostanie wypuszczony. Wes Mitchell, asystent sekretarza stanu do spraw Europy i Eurazji, mówił o sprawie Brunsona przed Komitetem Spraw Zagranicznych Kongresu. Stwierdził, że zarzuty wobec pastora Andrew Brunsona są śmieszne. To oczywiste, że ten człowiek jest niewinny. Zobaczymy, czy Turcy spełnią deklarowane wysokie standardy sprawiedliwości. Jeśli to się nie stanie, rozważymy, jakie wyciągnąć konsekwencje. Dzień wcześniej prezydent Donald Trump nazwał Brunsona dobrym człowiekiem i przywódcą chrześcijańskim, który jest w Turcji prześladowany bez powodu. Nazywają go szpiegiem, ale już ja jestem bardziej szpiegiem niż on. Mam nadzieję, że pozwolą mu wrócić do domu, do pięknej rodziny, gdzie jest jego miejsce. Państwo natowskie aspirujące do przyjęcia do Unii Europejskiej, w rzeczywistości już państwo religii pokoju, islamu stowarzyszone z Rosją, no ale oficjalnie robi jeszcze w takim tym antuażu, no za głoszenie Ewangelii Bach i do pierdla tego pastora wsadzili. I zobaczcie, prezydent Trump za jednego swojego obywatela jest gotowy ryzykować zamrożeniem czy pogorszeniem stosunków z najważniejszym państwem NATO w Europie. To jest Ameryka. Stany Zjednoczone mają zwyczaj upomnieć się swojego obywatela, jednego, i to stawiając sprawę na ostrzu noża z każdym. Tutaj nie ma czegoś takiego, że Amerykanina można gdzieś tam poniewierać, to zostanie bez echa. Podobnie Izrael. Dokładnie tak. Żydów nie wolno poniewierać na całym świecie. Polska ma mieć ten sam status. Stany Zjednoczone planują sankcje wobec komunistycznych urzędników chińskich.
Stany Zjednoczone będą stosowały sankcje wobec urzędników, którzy są zaangażowani w dochodzenia wobec przedstawicieli mniejszości w chińskiej prowincji Xinjiang. Stanie się tak, jeśli czynności związane z tymi dochodzeniami zostaną uznane za łamanie praw człowieka. Poinformowała o tym w środę Laura Stone, pełniąca obowiązki zastępcy sekretarza stanu. Powiedziała, że Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone aresztowaniem co najmniej 10 tysięcy Ujgurów i innych muzułmanów i mogą podjąć działania w ramach tzw. ustawy Magnickiego. W rozmowie z reporterami Stone powiedziała, że Stany Zjednoczone są szczególnie zaniepokojone zatrzymanymi członkami rodzin 6 dziennikarzy pracujących dla Radia Wolna Azja. Informacje, które posiadamy, w tym dotyczące ośrodków detencyjnych, tworzą niepokojący obraz. Będziemy nadal wyrażać nasze obawy co do chińskiego rządu i wzywamy do sprawiedliwego postępowania w sprawie zatrzymania obywateli, powiedziała Stone. Sankcje, jakie Stany Zjednoczone mogą nałożyć, obejmują zamrożenie aktywów amerykańskich wymienionych osób. Nie będą one dopuszczone do prowadzenia interesów z amerykańskimi bankami. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Komunistycznych Chin Hua Chunying ostrzegła w środę USA przed ingerencją w jakiejkolwiek formie i bezpodstawnym oskarżeniem Chin o stan spraw wewnętrznych. Austria zaostrza prawo azylowe, co utrudni przyjmowanie imigrantów. W środę austriacki rząd przyjął nowe przepisy dotyczące osób ubiegających się o azyl. Imigranci będą musieli oddać do kontroli swoje telefony komórkowe. Urzędnicy sprawdzą m.in. wcześniejsze miejsca logowania, aby zweryfikować, czy migranci podają prawdziwe informacje o tym, jak dotarli do Austrii. Jeżeli weryfikacja wykaże, że imigrant przebywał wcześniej w innym kraju, który mógł mu udzielić azylu, to Austria będzie mogła odesłać go do tego kraju. Ponadto osoby ubiegające się o azyl będą musiały zapłacić 840 euro za miesięczne koszty pobytu w Austrii. Nowe przepisy przyspieszą deportację uchodźców, którzy popełnią przestępstwa. Wydłużą także do 10 lat okres, po którym migranci będą mogli ubiegać się o obywatelstwo austriackie. Wkrótce nad propozycjami rządu będzie głosował Parlament Austrii. Premier Izraela zaprasza do przenoszenia ambasad do Jerozolimy. Benjamin Netanyahu powiedział, że co najmniej pół tuzina krajów rozważa przeniesienie ambasad do Jerozolimy. Premier Izraela przemawiał do zagranicznych dyplomatów z okazji 70. rocznicy powstania Państwa Izrael. Jeśli chcecie promować pokój, przenieście swoje ambasady tutaj, mówił Netanyahu. Obiecał, że pierwsze 10 ambasad przeniesionych do Jerozolimy będzie traktowane preferencyjnie. Polska straciła szansę wtedy w tym głosowaniu, gdzie my mówiliśmy, co by zrobił rząd ruchu 11 listopada, że absolutnie by stanął przy Stanach Zjednoczonych, a nie jakieś takie uniki, neutralność i nie wiadomo co. Ale widać, że pomimo tego Izrael dalej prosi. Izrael dalej składa ofertę różnym państwom. Poprzyjcie nas, pokażcie, że stoicie po stronie Izraela i stolicy państwa Izrael w Jerozolimie. Niewiele was to kosztuje, a może jakieś zyski będą, nie? Tośmy o tym mówili. Także widać, że tutaj naprawdę cały czas sprawa dla Polski jest w jak najlepszym tym układzie geopolitycznym. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o godzinie 18:00. A teraz zapraszam na program Kowalski i Chojecki odpowiadają.